Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest pan Bogdan Czapla, kierownik oddziału bezpieczeństwa wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mamy połowę sezonu kąpielowego, mniej więcej, no prawie dokładnie, dlatego że od 1 czerwca do 30 września w Polsce taki sezon trwa. Mamy początek sierpnia, więc połowa sezonu. Wygląda na to, jeśli tak się przyglądam, dobrze się przyglądam informacjom prasowym, że jakoś do tej pory nie mieliśmy większego kłopotu z zanieczyszczonymi wodami, z sinicami. Taki sezon mamy udany? No tak, tak to wychodzi w tym roku. Jedynie, no jak zwykle co roku paprocany ten płytki zbiornik, który się szybko przegrzewa i tam mamy znowu problem z sinicami, ale to każdego roku jest i każdego roku no to trwa tak od mniej więcej połowy lipca i praktycznie ten zbiornik chyba już nie będzie dopuszczony do kąpieli. Natomiast to, co w jest tym roku już zupełnie, tak? Chyba tak, bo to jest od 2 tygodni, nic się nie poprawia, cały czas sinice są. No chyba, że będziemy mieli jakiś okres tygodnia, 10 dni takiej pogody, nie tak ich te wysokich upałów, tak, że w granicach 20 stopni, no to może się to trochę uporządkuje, że tak powiem. I a to skoro o paprocanach akurat mowa, mam wrażenie, że co roku o to pytam. Z paprocanami się już nic nie da zrobić nigdy? No, tam by musiało być silne przewietrzanie wody, przepływ zrobiony, no ale to są spore koszty. Ten zbiornik jest płytki, tam wprawdzie dopływa woda, ale bardzo spokojnie, w związku z czym to mieszanie tej wody nie jest takie silne, żeby mogło uniemożliwiać sinicom rozwój. A sinice się bardzo szybko namnażają, potem, że tak powiem, same siebie zabijają. To opada na dno, tworzą się osady. No i tak co roku. To skoro mamy tak dobrze, to pytanie dlaczego? Czy to pogoda w tym roku tak nam sprzyja? Bo były upały, są upały, ale od czasu do czasu popada, powieje. No właśnie. I tak taka zmienna pogoda letnia, gdzie jest i trochę deszczu, i trochę ochłodzenia, i trochę nawet dużych upałów, no to jest, no zbiornik funkcjonuje, to jest żywy organizm i daje sobie radę. Bo co innego, gdybyśmy mieli tak 3 tygodnie, 4 tygodnie tylko takich upałów po 30 stopni, to podejrzewam, że nie tylko paprocany byłyby z zakwitami. Nie muszą być silni, mogą zakwitnąć inne glony również, zielenice, także to też jest, wtedy woda nie nadaje się do kąpieli, to są glony takie nitkowate, to też jest mało przyjemne. Sinice, glony w ogóle, no to jest działalność przyrody samej w sobie, a działalność człowieka, czy my nie zanieczyszczamy tych miejsc, znaczy w ogóle basenów wodnych, także no, kąpielisk? Zbiorniki wodne są odbiornikiem od zawsze wszystkich nieczystości ludzkości, zawsze wrzucano odpady do rzek, do jezior. No z tym, że teraz to już nie ma takich spływów powierzchniowych, jak kiedyś były z pól uprawnych. Przede wszystkim nawozy sztuczne jest. Przenawożenie takiego zbiornika dochodzi do zjawiska eutrofizacji, zarastania, roznamnażania się roślin. Taki zbiornik jest, zarasta, nagle znika. Natomiast no teraz nie ma takich aż takiej działalności rolniczej, jak była kiedyś. Nie stosuje się aż tylu nawozów, bardziej racjonalnie. I to jest jedna z przyczyn. A druga, no tak jak mówiliśmy wcześniej, pogoda nam sprzyja. Natomiast no tak jak nigdy nie można wykluczyć, że nie będzie, ale ostatnio nie mieliśmy sytuacji, żeby ktoś dodzwonił do powiatowej stacji sanitarnej albo do nas z informacją, że gdzieś tam widać ślady wylewanych ścieków czy wysypanych śmieci, nieczystości. No w tym roku odpukać mamy 2 miesiące sezonu, nie mieliśmy takiej informacji. Mam nadzieję, że do takich, że niech tak zostanie. Właśnie, że do takich sytuacji nie doszło, a nie, że nikt ich nie zauważył, tak. Po prostu. Nie, ludzie zauważają. To z reguły jest nie jeden telefon, a kilka. A co to za ścieki bywały w zeszłych latach? Z reguły własne szambo. Mhm. Ktoś opróżnił szambo, wylał gdzieś. I to nie do samego zbiornika bezpośrednio. Gdzieś w krzakach, w zbiorniku, w lesie, przy zbiorniku. No to niestety grawitacja czyni swoje. To wszystko spłynie. Zawsze odbiornikiem jest woda. Jeśli chodzi o kąpieliska, no to odpowiedzialność za ich badanie czystości wody ponoszą zarządzający. To pan też co roku przypomina zawsze. Wywiązują się z tego? Tak. Tak, mają minimum co 30 dni zbadać jakość wody. I w każdej sytuacji takiej właśnie, gdyby były ścieki, gdyby coś, no to my z urzędu wtedy też robimy badania, żeby się zorientować dokładnie wtedy, jak jest stan wody. Bo tam oczywiście, jeżeli to jest zbiornik naturalny, to pewne bakterie wręcz muszą być. Nie może być tak, że to będzie jak woda w kranie, zero na przykład Escherichia coli, czy grupy coli. Bakterie mogą być, poziomy są określone, ile tych bakterii może być, w związku z czym sprawdzamy, czy jest więcej, czy jest inaczej i jakie bakterie. Natomiast no,
Ci harmonogramy są ustalane przed jeszcze sezonem i eksploatatorzy, że tak powiem, czy ci zarządzający kąpieliskami przedstawiają taki harmonogram pobierania próbek i badań powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla terenu, gdzie jest położony zbiornik i on to zatwierdza. No chyba, że jest sytuacja taka, odstępstwa mogą być, no jest, powiedzmy, tak jak mówiłem wcześniej panu, że dzisiaj w czwartek miało być pobranie aleje jak z cebra, w związku z czym nikt nie będzie pobierał wody ze zbiornika przy takiej pogodzie. Wtedy w uwagach piszemy, że ze względu na warunki atmosferyczne termin pobrania i badania przesunięto. Kąpiemy się czasem, gdzie się da. To jest zmora także ratowników wodnych albo tych, którzy przestrzegają przed bezpieczeństwem. Tak. Ale to oznacza także, że kąpiemy się czasem w miejscach w środku miasta, na przykład w fontannie. Nie jest to może nagminne, ale czasem aż kusi. No kusi. Jak jest szczególnie duży upał, tak siąść na brzegu fontanny, zamoczyć nogi, położyć mokrą chustkę na głowie przemyć i się schłodzić. Wodą. Przemyć twarz, ręce. Tak, nie, absolutnie nie fontanny. Kurtyny wodne, owszem, tam jest woda z sieci wodociągowej i wpływa do kanalizacji. Fontanny to jest obiekt zamknięty. Z fontanny korzystają ptaki, koty, psy. Tudzież niektórzy ludzie robiący przepierki, myjący buty w fontannie, bo gdzieś tam wszedł jakieś błoto. Także z fontanna to jest ozdobna część skwerku, parku. Jest to dla oka i ucha, bo ładnie szumi, człowiek się upokaja. Woda w fontannie nie jest czyszczona w żaden sposób? Ona jest czyszczona, filtrowana, żeby się te dysze nie zapychały, ale to nie jest woda, to jest woda w obiegu zamkniętej. To jest praktycznie, co się do tej wody wrzuci, to zostanie większość tego, co wpadnie. Przede wszystkim bakterie, a tudzież jeszcze mogą być jaja pasożytów od zwierzęcych. Także ta woda nie jest zbyt bezpieczna do użytkowania takiego, jakbyśmy chcieli. Zawsze się można zachłysnąć taką wodą i po co potem mieć problemy. Bywają kąpieliska, no powiedzmy, legalne i nielegalne. Jak wiadomo, to znaczy tak jak fontanny chociażby, to są te nielegalne kąpieliska. No w każdym razie są kąpieliska wyznaczone i niewyznaczone. Jeśli chodzi o wyznaczone, to stan czystości wody możemy sprawdzić w internecie. O tym też co roku przypominamy. Jest strona rządowa, na której nie tylko te wody śródlądowe, ale także wszystkie kąpieliska morskie możemy sprawdzić. Wszystkie kąpieliska, które są w kraju, są tam jest na tej mapie zaznaczone, opisane w sposób taki, że albo się można kąpać, albo się nie można kąpać. Znaczy, czyli woda nadaje się, albo się nie nadaje. My nigdy nie zamykamy kąpieliska jako całości. Dajemy tylko informację, że czy woda nadaje się, czy się nie nadaje do kąpieli. Natomiast z całej infrastruktury, która jest przy kąpielisku, można korzystać. Z placu zabaw dla dzieci, z kortów tenisowych, boisk do siatkówki i czego tam jeszcze. Tak, minigolfy, czy podobne takie. Czy takie ale siłownie woda, na świeżym powietrzu. Woda. No ale wtedy by się właśnie chciało po takim wysiłku fizycznym się wykąpać. No, jeżeli nie wolno, to obok tego wyznaczonego miejsca do kąpieli, które tam jest zaznaczone, pas wody dla osób, które nie potrafią pływać, potem dla tych, którzy potrafią pływać, jest ratownik, jak wywiesi tą czerwoną flagę, to nie znaczy wcale, że obok tego kąpieliska już jest dobrze. Nie, tam wręcz nie wolno się kąpać i tam można zostać ukaranym za to. Czyli tu mamy jeden z dwóch aspektów, bo z jednej strony właśnie to bezpieczeństwo pod względem ochrony, czyli ratowników, to są wyznaczone kąpieliska. Często się słyszy, że na tak zwanych dzikich plażach coś się stało, bo tam nie ma ratowników. No bo nie ma zakazu kąpieli, no ale nie ma też... Nie ma też zdrowy rozsądek podpowiada, żeby się tam nie kąpać. O czym pan mówi, bezpieczeństwo sanitarne tej wody. No sanitarne to my sprawdzamy, natomiast... No tak, ale w tych miejscach, gdzie nie ma kąpielisk wyznaczonych, to nikt nie sprawdza. Nie, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkie, że tak powiem, każdego zagłębienia z wodą sprawdzić, czy każdej strugi, która płynie, sobie zbadać. To czyli jest fizycznie niemożliwe. W miejscach niewyznaczonych po prostu. Tak, są jeszcze tak zwane miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli. To nie są kąpieliska, one mogą być czynne przez 30 dni w sezonie. I takich miejsc mamy w tej chwili czynnych 7. Też na stronie naszej i stronie rządowej można sprawdzić, gdzie takie są. I tam jest też badana woda, raz w sezonie musi być przebadana. No i a tak poza tym takie miejsce... A kto za to ponosi odpowiedzialność? Ten, który organizuje takie, bo to jest też zorganizowane miejsce, tylko nie ma aż takich obostrzeń, jak prawo nakazuje to, co ma być przy kąpielisku. No toalety i tak dalej, prysznice i częstotliwość badań. I sezon przy kąpielisku może funkcjonować 4 miesiące, miejsce miesiąc, ale można przesunąć o 50 metrów i znowu na miesiąc otworzyć. Zbadać i będzie dobrze. Natomiast w innych miejscach, gdzie nie ma ani wyznaczonej plaży, ani nie jest informacja o jakości wody, to nie radzę się kąpać, bo można sobie naprawdę zaszkodzić. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, woda jest odbiornikiem wszelkich naszych śmieci. Pamiętam takie jeziorko
pani robiła badania, myśmy jej też pomagali troszkę. I nagle okazało się, skąd w tym jeziorze, w tej wodzie jest tyle żelaza. Okazało się, tam były stare płoty, stare kosze na śmieci wrzucone. Był ciepły lipiec, poziom wody się obniżył i nagle wynurzył się skarb piracki. W postaci takich całych przęseł, płotów, koszy metalowych na śmieci. Tam gaśnice jeszcze były i tudzież wszelakie żelastwo, jakie kto miał i niepotrzebne i wziął i wrzucił. No rzeczywiście, być może... Wskakując do takiej wody, można po prostu sobie strasznie zaszkodzić. Być może gdybyśmy mieli wgląd w to, co na dnie, to często zrezygnowalibyśmy z kąpieli. Tak, no nie wchodzić do wody, w której się dna nie widzi. Bardzo dziękuję. Pan Bogdan Czapla, kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w połowie sezonu kąpielowego, aby druga była tak samo czysta, że tak powiem, jak pierwsza. I bezpieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.